Dmuchawce, latawce, wiatr. Któż z nas nie zna tego słynnego przeboju? Dzisiaj, dzięki grupie Dandelion, każdy może na własnej skórze poczuć klimat tej piosenki. Projekt tworzony jest przez dwie osoby z Poznania i działa już od 3 lat. Jesteśmy twórcami projektu Dandelion, czyli takiego projektu street artowego, który umieszcza ludzi na dmuchawcach i wysyła ich w świat, tam gdzie chcą być umieszczeni. Pomysł narodził się już niespełna 3 lata temu. Jak już wymyśliliśmy, jak to ma wyglądać, zaprosiliśmy naszych przyjaciół do tego, żeby przed obiektywem aparatu skoczyli dla nas i właśnie wtedy okazało się, że to generuje bardzo dużo pozytywnych emocji, że ludzie po prostu skacząc się cieszą. To nam się bardzo spodobało i postanowiliśmy zapraszać coraz więcej ludzi. W tej chwili mamy już kilkaset takich dandelionów, kilkaset osób uszczęśliwiliśmy możliwością skakania. Oczywiście jest super, jeszcze raz. Super, jeszcze raz. 3, 4, 5. Jeszcze raz. I w pewnym momencie też pojawił się taki pomysł, żeby pytać ludzi, gdzie chcieliby, żeby ich dandeliony się pojawiły. Do wyboru jest jakby każde miejsce na kuli ziemskiej i nasza w tym głowa, jak doprowadzić do tego, żeby te dandeliony tam zostały przyklejone. No i tutaj okazuje się, że jest to kolejny etap, w którym ludzie się cieszą, jak widzą, że faktycznie ten ich dmuchawiec został przylepiony tam, gdzie chcieliby być, a gdzie na przykład nie mogą pojechać, bo jest to bardzo daleko albo jest to poza ich zasięgiem. Super, jeszcze raz. Widzieliśmy przed chwilą, jak skakałaś. Gdzie byś się chciała znaleźć ze swoim dmuchawcem? W jakiej części świata? Znaczy, jednego już dmuchawca swojego mam. W Lejdzie jest. W Hiszpanii. Hiszpania to jest taki kraj, gdzie chciałabym być powklejana, bo tam ludzie mnie znają, też troszeczkę znajomych mam, więc może mnie zobaczą gdzieś tam. No myślę, że następny w Barcelonie. W Madrycie. W Madrycie. Dlaczego w Madrycie? Dlaczego nie? Ja w Madrycie jeszcze nie byłem i wydaje się to całkiem ciekawa perspektywa, żeby tam się pojawić na zdjęciu. W tym roku skakałam z moim dmuchawcem, chcę być rozklejona w Poznaniu. W zeszłym roku chciałam być w Hiszpanii. Wybrałem Hawaje, ponieważ marzę, żeby tam się kiedyś wybrać i bardzo chciałbym, jak tam kiedyś będę, żeby zacząć w siebie po prostu swoją nalepkę. Jakie macie sposoby właśnie na umieszczanie tych dandelionów w różnych miejscach na świecie? Jeszcze troszeczkę podróżujemy sami, ale też mamy bardzo duże grono znajomych, którzy są wagabundami i jeżdżą po prostu po świecie, więc prosimy znajomych, żeby ich wklejali. Wysyłamy do ludzi, którzy mieszkają za granicą i w ten sposób. Aktualnie właśnie 3 osoby od nas. Jedna jest w Birmie, druga w Meksyku, trzecia za parę dni właśnie wylatuje do Bangkoku. No i po prostu jak tylko to słyszymy, dajmy im taki pak dandelionów. A jaki wpływ na krajobraz miasta ma właśnie tego rodzaju twórczość? Ja mam nadzieję, że to jest taki pozytywny wandalizm, w sensie wszystko, co zostaje wymazane bądź po prostu pokazane na ulicach, ma jeszcze troszeczkę niestety taką negatywną łatkę, że jest to jakieś właśnie brudzenie muru, wandalizm, nielegalne działania. My troszeczkę myślimy w ten sposób, że jeżeli w przestrzeni miejskiej umieszczamy ładne rzeczy, to przyczyniamy się do tego, żeby ten krajobraz jednak ubarwić w taki pozytywny sposób. W dobie szarzyzny i ponuraków, garniaków przydałoby się trochę koloru. Na pewno to łączy ludzi, to jest jakaś tam forma street artu, tak? I uważam, że to jest fajna inicjatywa w ogóle. Mi osobiście brakuje w narodzie polskim kreatywności i uważam, że takie akcje jak najbardziej powinny być propagowane, powinno być takich akcji dużo. Super. Akcja Lecimy jest druga, ale tak naprawdę my zdjęcia robimy cały czas. Nie mamy jeszcze swojej oficjalnej strony, ale gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda i jaką mamy już kolekcję różnych osób, które skoczyły, to może wejść na nasz profil facebookowy, na Facebooku projekt Dandelion. To bardzo fajna inicjatywa, tak więc trzeba sobie pomagać, trzeba wspierać.